Przez PiS myślicie o wyjeździe z Polski? Amerykańskie wojska też. Kto się przezywa, sam się tak nazywa. Ryszard Terlecki ujawnił prawdę o swojej inteligencji? Narodowy Instytut Depopulacji. Kolejny genialny pomysł posła Wróblewskiego. Wicepremier Henryk Kowalczyk pewniakiem do ekonomicznego Nobla. O tym m.in. będzie dziś mowa w programie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Dzięki za suby, lajki, wyświetlenia, komentarze. A patronom oczywiście dziękuję za wsparcie. Niedziela, 7 listopada, Maciej Orłoś, zaczynamy. Ale chwileczkę, zanim zaczniemy, krótkie podsumowanie. Do dziś Polska powinna zapłacić 24,5 miliona euro, czyli ponad 110 milionów złotych za Turów. Ile? Oraz ponad 11 milionów euro, czyli prawie 50 milionów złotych za działanie Izby Dyscyplinarnej. Łącznie 160 milionów złotych. A licznik bije i nie odpuszcza. Ale to na marginesie, żeby sobie przypomnieć, ile Polska traci przez kretynizm władz. A właśnie, nieprzypadkowo użyłem tego słowa, kretynizm, jak się może domyślacie. Orłoś, powstrzymaj się od tego. Po co drążyć temat? Każdemu może się zdarzyć. Dobra, o panu Terleckim za chwilę. Na razie inne, kretyńskie zachowania polskich władz. Mówi się, że dobry dyplomata to ktoś taki, kto umie mocno, nie unikając brzydkich, ostrych wyrażeń, powiedzieć, żeby ktoś już sobie poszedł, w taki sposób, że rozmówca cieszy się ze zbliżającej się podróży. No cóż, jeśli uważnie śledzicie WTS, to wiecie, co sądzę na temat obecnego działania polskiej dyplomacji i że najchętniej kazałbym jej przedstawicielom, oddalić się w pośpiechu. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej delikatni wobec Polski będą przedstawiciele dyplomatyczni naszych sojuszników z NATO, kiedy zaczną pomału dystansować się wobec współpracy z Polską. A niestety jest to scenariusz całkiem realny, biorąc pod uwagę to, co mówili w amerykańskim kongresie zaproszeni przez parlamentarzystów eksperci. Na zaproszenie Komisji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie specjaliści zajmujący się Europą Środkowo-Wschodnią omawiali stan demokracji w Polsce i na Węgrzech. Ponieważ większość z moich widzów mieszka w Polsce, to nie muszę chyba szczegółowo relacjonować, co mówili eksperci, oprócz tego, że mówili, jak jest z naszą demokracją źle. Znacznie bardziej istotne jest, jakie przedstawili rekomendacje. Stan demokracji w Polsce i na Węgrzech stale się pogarsza, a Stany Zjednoczone powinny w reakcji rozważyć zmiany w dyslokacji wojsk lub wręcz sankcje gospodarcze. Tak mówiła kongresmenom Heather Conley, która w czasach George'a W. Busha, a więc republikanina, przedstawiciela partii opozycyjnej wobec obecnego prezydenta USA, piastowała ważne stanowiska w Departamencie Stanu. Ale nie martwcie się, podobno Marsjanie są gotowi umieścić w Polsce stały kontyngent wojsk dysponujących dezintegratorami materii i działami neutronowymi. Uwaga, powtarzam wiadomość! Poza tym, w razie czego, na pomoc przyjdą nam na pewno elfy z Mrocznej Puszczy i krasnoludy z Gór Szarych. Zresztą sojuszników niestety jesteśmy, albo będziemy, pokłóceni. Ale co z tego, skoro przynajmniej nasi dyplomaci prowadzą politykę tożsamościową? We wszystkich zakątkach świata podkreślają dokonania naszych rodaków na przestrzeni dziejów. Innymi słowy, po prostu dbają o dobry wizerunek krajan poza granicami kraju. No, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczczono z okazji Wszystkich Świętych pamięć Jana Karskiego, człowieka, dzięki któremu świat dowiedział się o Holokauście. Legendarny emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który opracował raport o trwającej zagładzie Żydów, jest pochowany w Waszyngtonie. Nasza tamtejsza placówka dyplomatyczna co roku składała na jego grobie kwiaty. W tym roku przedstawiciele naszych władz postanowili jednak bohatera uczcić zupełnie inaczej, mianowicie zostawiając jego grób pustym. Tak, kwiaty powinny zostać złożone, tak jak to było rok temu i w latach poprzednich. Niestety placówka nie dopełniła tego obowiązku, napisał na Twitterze Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No cóż, ktoś popełnił błąd. Może sam Karski, który we wspomnianym raporcie pisał o obrzydliwych przypadkach antysemityzmu w Polsce i naszej obojętności wobec zagłady Żydów. Zdaniem PiS-u to jest tak zwana pedagogika wstydu, a pedagogiki wstydu ludzie bezwstydni znieść nie mogą.
Tymczasem w Polsce aż chce się żyć. Brawo, Orłoś, czasem mówisz do rzeczy, brawo. A nie, sorry, pomyliłem się. Aż nie chce się żyć, a już na pewno nie rodzić. Poseł Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie, jakie zadał jakiś czas temu w sprawie ciąż bliźniaczych. Brejzę zainteresował hipotetyczny przypadek, co by było, gdyby podczas ciąży wada jednego z płodów zagrażała przetrwaniu drugiego. Poseł chciał się dowiedzieć od ministerialnych ekspertów, czy taki przypadek uzasadniłby w świetle wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej dokonanie aborcji. Otóż nie. Zgodnie z obowiązującym prawem, zdrowy płód trzeba by poświęcić, nawet jeśli wiadomo, że drugi uszkodzony płód nie ma szansy na przetrwanie. Takie mamy cudowne prawo. Brejza ujawnił pismo z ministerstwa na fali wzburzenia, jakie wywołała śmierć ciężarnej kobiety z Pszczyny. 30-latka zmarła z powodu sepsy, bo lekarze nie zdecydowali się na przerwanie ciąży, ponieważ czekali na obumarcie płodu. Obrońcy, wybaczcie dosadne stwierdzenie, kretyńskiego i potwornego orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej uważają oczywiście, że śmierć pacjentki to wina lekarzy. Teoretycznie bowiem, jeśli ciąża zagraża życiu pacjentki, to można ją przerwać. Tyle tylko, że to nie jest takie proste, bowiem z drugiej strony, gdyby przeprowadzono aborcję, to tak samo obarczano by ich winą, tak samo sprawą zajmowałaby się prokuratura, tylko za coś odwrotnego, bo kryterium zagrożenia życia jest płynne. I gdyby jakiś prokurator chciał się przypodobać Zbigniewowi Ziobrze, a jak pokazuje praktyka, tak właśnie wielu prokuratorów niestety postępuje, to stwierdziłby, że życie kobiety nie było zagrożone w wystarczającym stopniu. Inaczej mówiąc, obecnie obowiązujące przepisy umieszczają lekarza między młotem a kowadłem. Może tylko liczyć na łód szczęścia, że nie zostanie posądzony o złamanie prawa. Lekarze nie wiedzą, co robić. Boją się coś zrobić, bo prawo jest kretyńskie. Kretyni z PiS i kretyni z Trybunału Konstytucyjnego doprowadzili do sytuacji, że lekarze boją się leczyć. A wiecie, że Zbigniew Ziobro od kilkunastu lat ciąga po sądach lekarza, którego obarcza winą za śmierć swojego ojca? Do tego celu wykorzystuje swoją pozycję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dla osobistej wendety jest gotów poświęcać życie pacjentów innych lekarzy. Ale nie dziwcie się, dla polityków inni, tak zwani zwykli ludzie, nie istnieją. Istnieją tylko procenty i słupki. Przykład? Mam świetny przykład. Dziennikarka Wprost, Joanna Miziołek, napisała ostatnio na Twitterze, że od polityka PiS usłyszała tak. Młode kobiety to nie jest nasz elektorat. O sprawie ludzie do wyborów zapomną, bo damy 15 emeryturę. Mi się uspokoi. Lekceważący stosunek PiSu do kobiet potwierdził Ryszard Terlecki. W internecie furorę robi nagranie, na którym widać panią, która mijając wicemarszałka Sejmu na korytarzu jakiegoś centrum handlowego w Krakowie, postanowiła powiedzieć mu, co sądzi o działaniach jego partii. Tak, coś w tym jest, że z każdym dniem sam się czuję jak coraz większy kretyn, że żyję w kraju, w którym ktoś tak ordynarny jak Ryszard Terlecki pełni ważną państwową funkcję wicemarszałka Sejmu. A tak serio, to jak myślicie, kto się poczuł bardzo kretyńsko? Kobieta, która całkiem kulturalnie, spokojnie postanowiła przedstawić politykowi swoje poglądy, czy jednak ten polityk, któremu naród postanowił coś osobiście wygarnąć? Sądzę, że jednak Terlecki poczuł się gorzej. Otóż politycy całkiem skutecznie próbują się odgradzać od społeczeństwa, ale przecież oni też czasem chodzą na zakupy, do restauracji, kina czy teatru, przynajmniej niektórzy. Więc jeśli przypadkiem gdzieś spotkacie jakiegoś polityka Zjednoczonej Prawicy czy pracownika TVP udającego dziennikarza, skompromitowanego sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy jakiegoś innego celebrytę obozu władzy, to nie wstydźcie się, podejdźcie i powiedzcie kulturalnie i spokojnie coś w tym stylu. Jest pan albo pani złym człowiekiem, który unieszczęśliwia Polaków i wiedzie kraj ku ruinie. Nie wdawajcie się w dyskusję, bo to nie ma sensu. Po prostu niech wiedzą, niech poczują dyskomfort. A jeśli coś w tym stylu wam się już zdarzyło kiedyś, dajcie znać w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw. A wracając do praw reprodukcyjnych i kryzysu demograficznego, jaki jest pomysł Zjednoczonej Prawicy na zwiększenie dzietności? Wrócić do refundacji in vitro? A może wprowadzić porządne lekcje wychowania seksualnego albo przynajmniej jakieś zajęcia z wiedzy o zdrowiu?
No nie, niestety nie. Pomysłem jest powołanie kolejnej kosztownej instytucji. Polski Instytut Rodziny i Demografii to pomysł Bartłomieja Wróblewskiego. To ten sam poseł, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, dzięki któremu teraz w Polsce aborcja jest w praktyce nielegalna. No cóż, poseł Wróblewski ma już duże doświadczenie w zniechęcaniu kobiet do zachodzenia w ciążę, więc może powinien wprost zaproponować, żeby nowa instytucja nazywała się Polski Instytut Depopulacji. Dobrych wiadomości, Polska rośnie w siłę, a Polakom żyje się dostatnio. Przynajmniej w takim radosnym przekonaniu żyje wicepremier Henryk Kowalczyk. W niedawnym wywiadzie dla Radia Z stwierdził, że przecież średni wzrost wynagrodzeń jest szybszy niż wzrost inflacji, więc wszystko jest super. I z pozoru jest to całkiem logiczne. Tylko że wcale nie. To, że średni wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż inflacja, nie znaczy, że wszystkich pensje wzrastają. W niektórych branżach wzrost wynagrodzeń jest bardzo duży, a w innych mizerny albo nie ma go wcale. Za to inflacja dotyka wszystkich. Niech więc wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wytłumaczy tym, którzy przez inflację biednieją, a jeszcze na dodatek przez wzrost stóp procentowych muszą płacić wyższe raty kredytów, że przecież jest super, bo tak pokazuje średnia. Kolejny polityk, który nie widzi ludzi, tylko słupki. A nawiasem mówiąc, Kowalczyk, zapytany o to, ile kosztuje chleb, stwierdził tak. Ja kupuję chleb za poniżej 3 zł. Ale może kupuje w dobrej piekarni, która nie zdziera z klientów. No, widać, że wicepremierowi marzą się państwowe, regulowane ceny, żeby prywaciarz nie zdzierał. Ale ciekawa sprawa, że w PRL Kowalczyk działał w opozycji, a teraz chce przywracać gospodarkę centralnie planowaną. Powiecie, że wyciągam zbyt pochopne wnioski z jednej wypowiedzi. No nie całkiem, bo jak tylko ostatnio został ministrem, to zapowiedział przyspieszenie prac nad Narodowym Holdingiem Spożywczym, który, jak się spodziewam, będzie handlować pustymi półkami i ewentualnie octem. Kto żył w PRL-u, ten wie, o czym mówię. Pora na muzykę w WTS-ie. Oddaję głos Antkowi. Antosiu, witam. Witam Państwa serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym dosyć niecodzienna sytuacja, bo dzisiejszy zespół to, wyobraźcie sobie Państwo, mili moi sąsiedzi. To znaczy, jeden z nich mieszka dokładnie piętro niżej i ja tę piosenkę, którą dziś Państwu zaprezentuję, słyszę regularnie, bo on ją sobie często śpiewa czy ćwiczy, więc całe podwórko uważnie słucha. Nawet nie wiecie Państwo, jakie było moje zdziwienie, gdy podesłali mi ten utwór, a ja o dziwo go znałem niemalże na pamięć, czego i Państwu życzę, bo to bardzo dobry utwór i bardzo dobry zespół. Przed Państwem zespół Chair, to po angielsku znaczy krzesło, w utworze Happiness. Look at your life and go to the dream. Why dream big? This is it. Why dream big? Look at your life and go to the dream. Why dream big? This is it. Ciekawe swoją drogą, Orłoś, że jakimś cudem nie przyczepiłeś się tym razem do pana ministra Czarnka. Podziwiam i gratuluję. W WTS-ie się nie przyczepiłem, choć w kolejnym może być już różnie, uprzedzam. Natomiast tym razem panu Czarnkowi poświęciłem specjalny komentarz dla patronów. Więc zapraszam patronów na ich grupę na Facebooku, a wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia w czarnek. Aha, ale śmieszne, Orłoś. Przepraszam, w czwartek. Do zobaczenia. Cześć.